2 sierpnia Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Tyle Dzień, w którym powiemy. Bełchatowianie oddali hołd walczącym w powstaniu. Półmetek wakacji za nami. Policja podsumowuje. Nocne interwencje bełchatowskich strażników. Trwają prace w nowej siedzibie MOPS-u. Nocny rajd rowerowy zaprasza Powiatowe Centrum Sportu i załoga Zgrzytu. W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Bełchatowie zawyły syreny. Mieszkańcy miasta oddali hołd walczącym w powstaniu. Miejskie uroczystości tradycyjnie zorganizowano przy pomniku pamięci bełchatowian, który znajduje się w pobliżu parafii Farnej przy ulicy Kościuszki. Tam też harcerze wystawili wartę honorową, a o godzinie 17 zawyły syreny upamiętniające tzw. godzinę W, czyli wybuch Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy minutą ciszy uczcili poległych, odśpiewali też hymn państwowy oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem. Szanowni Państwo, zamknijmy na sekundę oczy i próbujmy przenieść się o 75 lat do okupowanej Warszawy. Pewnie teraz ta młodzież, która chwyciła za broń, krzyczała: zaczęło się. Jakie uczucia im towarzyszyły, bo to jest chyba w tym wszystkim najistotniejsze. Strach, lęk, co przyniesie następny dzień. Ale na pewno odczuwali olbrzymią radość, że wreszcie mają szansę bić ich największego wtedy i jedynego wroga, Niemca, okupanta państwa polskiego. Dziś retoryka jest całkowicie odmienna. Dziś próbujemy spojrzeć na kwestię Powstania Warszawskiego w całkowicie inny sposób. Po tych 75 latach mówimy o bohaterstwie powstańców, czy czytamy o bohaterstwie powstańców, bardzo często mówiąc o hańbie samego powstania i dowódców powstańczych. Mówimy o tym, że tak naprawdę ten zryw narodowy z punktu widzenia dzisiejszego prawie że nie ma sensu, bo po co? Przecież można było wygodnie żyć. Można było żyć. Nie trzeba było oddawać swojego życia. Można było w jakiś sposób dać sobie radę również w tamtych czasach. Dziś taka retoryka powoli się pojawia. Dlatego zacząłem od tego, żeby zamknąć oczy i poczuć się tak, jak czuli się ci młodzi ludzie 75 lat temu. Oni nie widzieli innej możliwości. I myślę, że to jest taki punkt, od którego tę przemowę należy rozpocząć. My z punktu widzenia ludzi wolnych, żyjących w niepodległym kraju, spędzających popołudnie w wygodnym fotelu, nieco przeinaczamy pewne kwestie związane z historią. Próbujemy dopatrzeć się, czy dostosować te wydarzenia historyczne do naszego punktu widzenia, ludzi żyjących w niepodległej ojczyźnie. Jak czuli się tamci młodzi ludzie, którzy chwycili za broń? Proszę pamiętać o tym, że praktycznie całe ich życie związane było poniekąd z walką. Rok 18, 20, 21, 39 i wreszcie 44. W zasadzie życie jednego czy dwóch pokoleń usiane było i całkowicie związane z walką o niepodległą ojczyznę. Oni nie znali innej możliwości. Dlatego oceniając powstanie i powstańców, oczywiście bierzmy pod uwagę fakty historyczne, bo w wielu kwestiach są niepodważalne, ale pamiętajmy również o tym, co czuli ci młodzi ludzie, chwytając za broń. I myślę, że spotykamy się po to tutaj nie, żeby dywagować na temat tego, czy było warto, czy nie było warto, czy 17 tysięcy poległych powstańców, 200 tysięcy warszawiaków i zrównana z ziemią stolica była warta, czy nie warta. Jesteśmy tu po to, żeby oddać hołd osobom, które te 75 lat temu w miłości do ojczyzny oddały wszystko, co mogło dać. Z mojego punktu widzenia takie chwile należy kultywować, czcić, bo nie ma innej możliwości. My nie możemy odejść od tych wartości, które im przyświecały. Bóg, honor, ojczyzna. Wartości, jakby nie było, stojące fundamentem ówczesnego myślenia Polaków z różnych ugrupowań politycznych, bo o tym trzeba pamiętać. Jednak
honor, ojczyzna i Bóg były tym fundamentem. Dziś odchodzimy trochę od tego fundamentu. Bóg jest niepopularny. Honor i ojczyzna też postrzegane są w sposób różnoraki. Fundament Europy, szczególnie naszej zachodniej Europy, to już nie fundament oparty na tych trzech wartościach, filozofii antycznej, prawie rzymskim czy chrześcijańskiej moralności. A ci ludzie, którzy 75 lat temu chwycili za broń, mentalność opartą mieli całkowicie na tym właśnie fundamencie. Dlatego, szanowni państwo, cześć ich pamięci. Powstanie warszawskie to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 warszawiacy chwycili za broń. Walka z przeważającymi siłami najeźdźcy trwała 63 dni i zakończyła się kapitulacją 3 października 1944 roku. Bełchatowska policja podsumowała półmetek wakacji. Nie obyło się bez wypadków i interwencji. Mundurowi kontrolowali także autobusy przewożące na wypoczynek najmłodszych, a także prowadzili działania profilaktyczne. Półmetek wakacji za nami. W tym czasie na drogach powiatu bełchatowskiego doszło do 12 wypadków, w których jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych. Policjanci interweniowali na miejscu ponad 70 kolizji drogowych. W tym czasie oczywiście policjanci sprawdzają stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci i trzeźwość kierowców. Stosują kary, represje wobec osób, które popełniają przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, a te osoby, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników, to między innymi nietrzeźwi kierujący. Niestety pomimo licznych policyjnych apeli nadal nie brakuje amatorów jazdy na podwójnym gazie. W samym lipcu policjanci zatrzymali 22 nietrzeźwych kierowców pojazdów oraz o połowę mniej 11 pijanych rowerzystów. W dalszym ciągu apelujemy o wsiadanie za kierownicę tylko wtedy, kiedy czujemy się wypoczęci, absolutnie nie wsiadamy na drugi dzień, kiedy żeśmy spożywali alkohol. Pamiętajmy o tym, że na drodze stwarzamy zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych użytkowników dróg. Wakacje to również czas, kiedy na drogach porusza się większa ilość autokarów. Bełchatowska komenda udostępniła taki stały punkt kontroli dla autobusów. Znajduje się on przy sporthotelu w Bełchatowie. Zgłosić taką kontrolę może każdy. Rodzic, opiekun, nawet kierowca. Z kilkudniowym wyprzedzeniem naczelnikowi lub zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Od początku wakacji takich kontroli przeprowadzono 36. Świadczy to o rosnącej popularności tych kontroli, a także o stosowanej przez rodziców i opiekunów, a sugerowanej przez policjantów zasadzie ograniczonego zaufania. Od początku wakacji działają również policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy chodzą na różnego rodzaju spotkania z uczestnikami półkolonii do przedszkoli, a także oczywiście spotykają się z dziećmi, młodzieżą w budynku komendy. Zawsze podczas takich spotkań poruszane są tematy związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, na podwórku, czy też po prostu omawiane są zachowania na drodze. Scenariusz tego zdarzenia mógł być taki, że podczas spaceru mężczyzna niefortunnie się potknął. Wtedy też uderzył głową o chodnik. Jak było naprawdę, tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, że gdyby nie interwencja bełchatowskich strażników miejskich i udzielona szybko pomoc, to zdarzenie mogłoby zakończyć się dla niego dużo gorzej. To jednak nie jedyna interwencja tej nocy. Aż 5 razy strażnicy miejscy tej nocy interweniowali wobec osób leżących na ulicach, w parkach i na przystanku w mieście. Można powiedzieć, że każdej nocy, czy to w dzień, mamy kilkanaście przypadków osób, które wymagają naszej pomocy, osób pod działaniem alkoholu, które o własnych siłach nie potrafią dotrzeć do domu. Wyjątkowość polegała może na tym, że musieliśmy trzykrotnie wzywać pogotowie ratunkowe, aby nam udzieliło, a właściwie tym osobom pomocy. No niestety alkohol spowodował
u nich jakieś tam obrażenia, to znaczy najprawdopodobniej jakiś upadek. Stąd wzywaliśmy pogotowie ratunkowe. No właśnie, gdyby nie wasza interwencja, mogłoby się zakończyć tragicznie. No, staramy się pomóc w każdej sytuacji. Były dwa przypadki wczoraj też, gdzie udzieliliśmy takiej pierwszej pomocy przedmedycznej, opatrując jakieś, zakładając prowizoryczne opatrunki, specjalistycznej już pomocy udzielali fachowcy z pogotowia ratunkowego. Gdzie doszło do tych takich najbardziej niebezpiecznych zdarzeń? Wczoraj mieliśmy takie dwa przypadki w Parku Tysiąclecia. Akurat patrol podejmował interwencję wobec jednej z osób. Okazało się, że przechodzi na miejscu, zgłosił drugą osobę leżącą gdzieś pod ławką, stąd taka kumulacja w jednym miejscu. Ale tak jak powtarzam, nic wyjątkowego. Wczoraj było akurat 5 osób takich, które wymagały naszej pomocy, ale zdarzają się dni, a zwłaszcza gdy są te potworne afrykańskie upały, które nas nawiedzały, że tych osób jest znacznie, znacznie więcej. Reagujecie wy, no bo macie ten system monitoringu, więc widzicie, co się dzieje na mieście, ale miło też, że mieszkańcy nie są obojętni. Sytuacja z każdym dniem się poprawia. Dziękujemy mieszkańcom naprawdę za telefony, za informacje. No, każde takie zgłoszenie no, może spowodować uratowanie życia takiemu człowiekowi. Trwają prace remontowe w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Staszica. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to placówka zagości w nowym miejscu już na początku 2020 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej swoją siedzibę póki co ma jeszcze przy ulicy Dąbrowskiego, ale już wiadomo, że niebawem zmieni miejsce swojej działalności. Trwają prace adaptacyjne przy budynku na ulicy Staszica. Na chwilę obecną prace pełną parą, nazwijmy to, odbywają się. Modernizacja dotycząca wymiany chociażby stolarki okiennej w tych miejscach, które były potrzebne, modernizacje wewnętrzne instalacji. Jestem przekonany, że firma Budomar, która wygrała ten przetarg, wykona te prace, na które umówiliśmy się. Tak naprawdę do końca stycznia ten obiekt powinien już być oddany. Oczywiście jak przy obiektach w trakcie remontu pojawiają się dodatkowe drobne odkryte rzeczy, których wcześniej nie widać w momencie chociażby demontażu pewnych ścian czy przebudowy ścian. I tutaj te kwestie związane z dodatkowymi chwilowo robotami, no, jesteśmy w trakcie uzgodnień i jestem przekonany, że w terminie przyszłego roku pierwsi mieszkańcy będą mogli już korzystać z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pamiętajmy, że tych usług jest bardzo dużo. Jak podkreśla prezydent Matyśkiewicz, lokalizacja ta będzie dogodna dla wszystkich mieszkańców, również osób niepełnosprawnych. Będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych, będzie winda, także tutaj te wszystkie wymogi, które są wymagane do tego, aby obiekt użyteczności publicznej spełniał wymogi dla osób niepełnosprawnych, też będą wykonane. Całość koszty to około 1 700 000 zł, które nowe miasto właśnie ponosi po to, aby usprawnić komunikację, pomoc i obsługę mieszkańców w zakresie różnej pomocy społecznej, o którą mieszkańcy się ubiegają. Przy biurowcu znajdują się także nowe miejsca parkingowe, a obok przystanek autobusowy. Wszystkie zaplanowane prace adaptacyjne powinny zakończyć się w połowie stycznia 2020 roku. Od wczoraj, 1 sierpnia, zarówno o 500+, jak i o 300+, można starać się w tradycyjnej, papierowej formie, podczas wizyty w odpowiednim urzędzie lub listownie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie składają wnioski bełchatowianie, wczoraj rozpoczął przyjmowanie wniosków tzw. papierowych. Wpłynęło 310 wniosków. Warto przypomnieć, że w ciągu pierwszego tygodnia składania wniosków online, czyli od 1 lipca, do MOPS-u wpłynęło aż 3190 wniosków. Liczba uprawnionych to ponad 10 tysięcy dzieci. Rowerzyści, szykujcie swoje maszyny. Powiatowe Centrum Sportu wraz z załogą Zgrzytu zapraszają na nocny rajd rowerowy. 3 sierpnia Powiatowe Centrum Sportu wspólnie z załogą rowerową Zgrzyt zapraszają na nietypowy, bo nocny, rajd rowerowy. Trasa wiodąca przez Dobiecin, Postękalice, Zwierzchów, Niedyszynę, Myszaki
W sumie liczyć będzie około 20 kilometrów. Jak informują organizatorzy, tym razem spotykamy się przy Placu Wolności, a startujemy o godzinie 20. W trakcie rajdu przewidziane jest nocne zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościoła z XIX wieku. Nie zabraknie też ogniska, na którym będzie można upiec kiełbaskę. Organizatorzy proszą o zaopatrzenie się w odpowiednie oświetlenie i odblaskowe elementy zapewniające bezpieczeństwo. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.